Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Pojawił się kolejny przeciek w sprawie złotej piłki. Tym razem Robert Lewandowski minimalnie przegrywa z Lionelem Messim. Tak fatalnego spotkania Messiego chyba jeszcze nie było. Opuścił boisko po pierwszej połowie. Bezradny Krzysztof Piątek i porażka 2-0. Eriksen na pewno nie powróci do gry. Inter planuje jego sprzedaż. Pirlo prawdopodobnie będzie miał nową pracę. Dwóch piłkarzy pokłóciło się o wykonanie rzutu karnego. Lech Poznań traci punkty, a na sam koniec, co nas dzisiaj czeka? Zanim zaczniemy, mam do was pytanie, jakie nowe formaty chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Historie piłkarzy, historie klubów, czy być może jakieś Q&A. Dajcie znać tam na dole w komentarzu, co o tym sądzicie. A ja zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Kilka dni temu pojawił się przeciek, który mówił o tym, że złota piłka trafi w ręce Roberta Lewandowskiego. Zaraz za nim znalazł się Leo Messi, a na trzecim miejscu był Karim Benzema. Nie mamy pewności, ile warte są te przecieki i jakie to będzie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednak niestety wczoraj pojawił się kolejny przeciek związany z przyznaniem złotej piłki. I tym razem nie jest on dla nas optymistyczny. Według najnowszych danych złota piłka trafi w ręce Lionela Messiego. Lewy przegrałby rywalizację z Argentyńczykiem o zaledwie 14 punktów. Polak otrzymał 631, a Leo Messi 645 punktów. Jeśli to okaże się być prawdą, to niestety czeka nas kolejny raz wielkie rozczarowanie. Będziemy zadawać sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Aczkolwiek odpowiedź na to wydaje się być zaskakująco prosta i logiczna. Lionel Messi to człowiek znany na całym świecie. Jest o wiele bardziej popularną osobą niż Lewandowski, pomimo tego, że jego forma w ostatnich 2 latach nie zaskakuje. W tym plebiscycie jest tak, że głosy oddają dziennikarze z całego świata, którzy mogą faworyzować Leo Messiego z tego powodu, że go już znają, że on już wiele razy zdobywał złotą piłkę i z tego względu, że on jest po prostu popularniejszy niż Lewandowski. Niestety to kolejny raz też pokazuje, że jest to walka tak naprawdę nie o najlepszego piłkarza na świecie, a o tego najpopularniejszego. I naprawdę nie wiem, co Lewy musiałby zrobić, aby pod względem medialnym doścignąć Messiego. Aczkolwiek jednego jestem pewien. Gdyby o przyznaniu złotej piłki decydowała Europa, Robert Lewandowski miałby ją w kieszeni. A co wy sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzu. Lionel Messi problemem Paris Saint-Germain? Takie można odnieść wrażenie po wczorajszej rywalizacji w meczu z Lille. To spotkanie było bardzo ważne, ponieważ w poprzednim sezonie Thomas Tuchel odebrały graczom Mauricio Pochettino mistrzostwo Francji. I tak więc ten mecz nie toczył się tylko o ważne 3 punkty, ale także o honor i odegranie się na rywalach. Paris Saint-Germain ma naprawdę świetnych piłkarzy i nawet jeżeli ktoś wypada, to ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek stracie. A to z tego względu, że w miejsce nieobecnego wskakuje inny znakomity piłkarz. Wczoraj na przykład zabrakło Kylian na Mbappé, ale był za to Neymar, Messi czy Angel Di Maria, no więc co mogło pójść źle? No a jak się okazuje, może i to naprawdę nie mało. Piłkarze Lille po pierwszej połowie prowadzili 0-1, a tak fatalnego występu Leo Messi nie zaliczył od bardzo dawna. W pierwszej części meczu oddał 2 uderzenia, ale ani jedno nie było celne. Nikogo nie okiwał, a do tego wiele razy tracił piłkę i popełniał masę błędów. Na tle swoich kolegów wyglądał jak zwykły piłkarz, który za wiele nie ma do zaoferowania. Efektem była zmiana po pierwszej połowie. Lionel nie pojawił się na placu gry po przerwie. Zastąpił go Mauro Icardi. Francuskie media podały, że Messi zagrał pomimo urazu i jego zejście było podyktowane właśnie urazem, a nie tym, że słabo grał. Aczkolwiek po zmianie stron Paris Saint-Germain wyglądało lepiej i zdobyło 2 bramki, a tym samym uratowało jakże ważne 3 punkty. Z Argentyńczykiem na boisku nie szło, a gdy on szedł, to udało się wygrać bez niego. Czy to coś oznacza? Leo Messi jest zbędnym ogniwem w paryskiej drużynie? Takie można odnieść wrażenie. Oczywiste jest, że zdecydowanie Messiemu w lidze nie idzie. Zalicza słabe występy. Lepiej radzi sobie w rozgrywkach Champions League. Tam na swoim koncie ma gola i asystę. A co twoim zdaniem jest problemem tak słabej dyspozycji w lidze Leo Messiego? Napisz w komentarzu. Jestem ciekawy twojej opinii. Na pewno każdy z nas tęskni za tym, co Krzysztof Piątek prezentował w Serie A. Tam był prawdziwą gwiazdą, rozdawał karty, ładował bramki na lewo i prawo, a w barwach Genoi oraz AC Milanu był piłkarzem nie do zatrzymania. Niestety o tym, co w sumie było nie tak dawno, teraz możemy tylko pomarzyć. Polak zaliczył kolejny występ bez bramki, a jego Hertha Berlin przegrała z Hoffenheim w ligowym pojedynku. Hertha dostała na wyjeździe 2-0, wróciła do stolicy bez punktów, a do tego mecz kończyła w 10. Boyata wyleciał za naprawdę głupie i niepotrzebne zagranie w środkowej części boiska. Tak w tym momencie prezentuje się tabela Bundesligi. Ona na pewno zmieni się po dzisiejszych ciekawych pojedynkach, ale o nich powiemy w dalszej części tego filmu.
Christian Eriksen ma za sobą zdecydowanie ciężki okres. Podczas meczu z Finlandią na Euro 2020 był reanimowany na boisku. Całe szczęście szybka pomoc okazała się być skuteczna. Przywrócono akcję serca, a piłkarz przez kolejne tygodnie dochodził do siebie. Wszczepiono mu także defibrylator, który w razie ponownego zatrzymania akcji serca będzie miał za zadanie uruchomić ten mięsień ponownie. Od samego początku było też wiadomo, że z tym urządzeniem nie będzie mógł występować w Serii A, a wczorajszy komunikat Interu nie pozostawia żadnych złudzeń. Eriksen w tym sezonie włoskiej ligi na pewno już nie zagra. Nie wyrażono zgody na to, aby mógł pojawić się na placu gry ze względu na swój stan zdrowia. Klub dodał jednak, że przepisy w innych ligach są inne i one nie zabraniają gry z takim urządzeniem. To może nasuwać pytanie, czy Eriksen w zimowym okienku transferowym zostanie sprzedany i trafi do innego klubu. Być może powróci do Ajaxu. To byłaby naprawdę piękna historia. Andrea Pirlo miał być trenerem Juventusu na wiele lat, aczkolwiek zderzenie z rzeczywistością okazało się być naprawdę bolesne i po zwolnieniu ze Starej Damy dalej pozostaje bez pracy. Kilka tygodni temu media łączyły go z przejęciem FC Barcelony po ewentualnym odejściu Ronalda Koemana i choć Holender już w Barcelonie nie pracuje, to temat Pirlo wydaje się być nieaktualny. Włoskie media podają, że zainteresowana jego usługami ma być Genoa, czyli były klub Krzysztofa Piątka. W polskiej lidze czasami dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Tak na przykład we wczorajszym meczu Krakowi z Radomiakiem Radą dwóch piłkarzy pokłóciło się o to, kto ma wykonywać rzut karny. Do wykonania jedenastki w drużynie gości wyznaczony jest Karol Angielski, ale chciał to uczynić Mauri Gis. Chwila musiała minąć, aby piłkarze doszli do porozumienia. Ostatecznie to Angielski ją wykonał i bardzo skutecznie. Co więcej, zwycięską bramkę zdobył Bogusz dopiero w 97 minucie spotkania. Tak więc na własnych boiskach mamy emocje do samego końca. Niespodziewaną wpadkę w Ekstraklasie zaliczył Lech Poznań. Oni przez ten sezon idą jak burza, wygrywają spotkanie za spotkaniem. Zdobyli aż 27 goli, a stracili tylko 7, co jest najlepszym wynikiem z całej ligi. Ale wczoraj zdołała ich zatrzymać Stal Mielec. Przyznam się, że tego meczu nie oglądałem, ale statystyki pokazują, że przewaga kolejorza była naprawdę ogromna, ale z tego wynika, że byli naprawdę nieskuteczni. Zresztą sami widzicie, jak statystyki wyglądają, a jeżeli śledziłeś wczorajszą rywalizację Lecha, to napisz tam na dole w komentarzu, jak było naprawdę. Tak jak mówiłem, jakiś czas temu Newcastle do wydania w zimowym okienku transferowym ma około 220 milionów euro i jest to suma, na którą mało który klub będzie mógł sobie pozwolić, ale oni po zmianie właściciela jak najbardziej. Sroki polują na trenera Antonio Conte, ale nie wiadomo, czy on już jutro nie zostanie trenerem Manchester United. Najpewniej tak się stanie, jeżeli Manchester przegra z Tottenhamem. Co więcej, to Jesse Lingard z United jest z nimi łączony, a wczoraj media podały, że ich priorytetem jest Ismail Assar z Watfordu. Może kosztować naprawdę niemało. Kwota za transfer zimą może oscylować w okolicach 70 milionów euro. A co nas dzisiaj czeka? Bayern Monachium będzie miał okazję odpowiedzieć na to, co stało się w meczu Pucharu Niemiec. Porażka 5-0 boli i to na pewno bardzo, ale historia pokazała, że czasami takie spotkania są potrzebne. To pozwala się zrestartować i z nową siłą przystąpić do działania. Pojedynek z Union Berlin o godzinie 15:30. O 16:00 Liverpool podejmie Brighton Jakuba Modera. W pół do drugiej kolejne interesujące starcie w Premier League. Leicester kontra Arsenal. O godzinie 18:15 Manchester United zmierzy się z Tottenham. Natomiast we Włoszech o godzinie 15:00 rywalizacja Atalanty z Lazio. Na dziś to już koniec, bardzo dziękuję za oglądanie do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama oraz na Twittera, linki macie w opisie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!